Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Właściwie dobry wieczór. Witam Was z ogrodu, w którym no już jakiś czas temu dojrzały jeżyny, ale pogoda kapryśna, trochę niektóre obeschły, zanim zdążyłam skompletować materiały, żeby Wam pokazać perfumy jeżynowe. To jest moje trzecie podejście do filmu o tej tematyce, ale pozwólcie, że będę się tego czasu do czasu chronić przed komarami, ponieważ no niestety hydrolaty hydrolatami, ale taka ochrona chyba jest najskuteczniejsza. Moje trzecie podejście do perfum jeżynowych, więc jeśli czujecie niedosyt, to odsyłam Was do tych filmów, zrobię taką mini playlistę. Na razie tylko może powiem tak, że ten motyw perfum jeżynowych tak naprawdę wbrew pozorom nie jest na tyle popularny, na ile zasługuje, bo jest to motyw ciekawy, dość ambitny, ma bardzo wiele obliczy i nawet w czasach, kiedy, jak to mówi bardzo złośliwy Alberto Morillas i może ja to przezłośliwię jeszcze bardziej, kiedy everybody want fruit, jak to mawiano w branży perfumowej, czyli kiedy wszyscy chcieli nut owocowych w perfumach, to nawet wtedy ta jeżyna nie była tak popularna jak inne żelki, maliny i tym podobne nuty. Można powiedzieć tak, że pierwsze perfumy jeżynowe to gdzieś pojawiły się w latach 70., ale to były takie pojedyncze przypadki. To była ta jeżyna i piżmo od L'Artisana. Potem gdzieś, powiedzmy, lata 90. albo początek tego wieku Yves Rocher miał tą linię taką jednonutową, wanilia, kokos, to tam też się pojawiła jeżyna. W 2010 odnowili. Potem właściwie taka cisza, tak naprawdę, bo Yves Rocher, te firmy katalogowe tak sobie idą własną drogą. No i tak naprawdę zaczęły się pojawiać jeżyny, ale nie są wyczuwalne, przynajmniej zaglądając na Fragrantikę i według jej opracowań znajdziemy w takich bardzo, bardzo popularnych perfumach, które no, są wszechobecne. No na przykład w Angelu, ja myślę, że tu chodzi o jakiś akord, który po prostu musi być przełamany czymś bardziej wytrawnym, bo bezdyskusyjnie jeżyny są wytrawne, no a Angel to jest oaza wszystkiego, co słodkie, wprawdzie przełamana paczulą, ale jednak. Na przykład taki Addict od Diora, no czysta wanilia, więc się aż prosi, żeby ją przełamać jeżyną. Ja jej tam nie wyczuwam, ale domyślam się, że właśnie w tym waniliowym koktajlu ona sprawia, że te perfumy bardzo dobrze pachną, moim zdaniem, w takie upalne, suche dni. No i J'adore Diora też wskazuje Fragrantica. Tu z kolei rzeczywiście dużo kwiatów, takich odurzających, no to one się aż proszą, żeby je z kolei tak uwytrawnić taką nutą. Ale taki wielki comeback jeżdżą odbył się ze sprawą właściwie, można powiedzieć, chyba trochę niewypału rynkowego. Tych oto perfum. One same w sobie nie były niewypałem. Gucci Eau de Parfum 2 to jest taka wersja 30 ml. Tom Ford, który był dyrektorem kreatywnym, był u Gucci'ego odpowiedzialny m.in. za perfumy i zrobił tak. Najpierw Envy, który było wielkim sukcesem, potem Rush, który był wielkim sukcesem. No i przyszedł czas na Eau de Parfum. No i to Eau de Parfum wydaje mi się, chociaż miało wszystkie walory perfum wybitnych, były zbyt wybitne jak na tamte czasy. Po prostu troszeczkę gorzej się chyba nosiły. No i one chyba się tak umiarkowanie sprzedawało, więc zrobiono, one były takie skórzano, heliotropowe. No połączyć skórę z heliotropem, odważne. Więc zrobiono Gucci Eau de Parfum 2 i tu się pojawiła jeżyna właśnie. Czyli nie malina, ale jeżyna. Naprawdę dało to niezły efekt. Teraz jak tak niezbyt profesjonalnie obwąchuję korek, to mam wrażenie, że ta nuta gdzieś tam się pojawia. Została, czy ten akord został powielony. No i teraz taki przegląd perfum jeżynowych. Zauważyłam takie dwie powtarzające się rzeczy, to że Avon lubi tę nutę i marka Victoria's Secret. Avon Saint Essence Urban Fruity 2014, Victoria's Secret Very Sexy i ta linia Very Sexy właśnie tą nutą jakoś tam żongluje. 2010 Very Sexy Now, Addict wspomniany, Victoria's Secret Very Sexy 2014, Jo Malone Blackberry Bay. Blackberry and Bay, 2012 rok, Ungaro zrobił perfumy Fruit d'Amour, to jest taka linia i w ramach tej linii mają Pink Blackberry, czyli różowa jeżyna, 2018. W tym roku ma premierę albo będzie miał, miałam sprawdzić, jakoś mi to uciekło, Cacharel z tej linii Yes I Am Fabulous. Z przyjemnością pokazałabym Wam teraz ten flakon fioletowy, piękny, w kształcie szminki, no ale jest jak jest. Wspomniany L'Artisan, Mur & Musk, ale wersja Extreme, 93 rok. Salvatore Ferragamo zrobił linię Signorina i w ramach tej linii Signorina była
To taka kompozycja w ciemnym flakonie, bodajże w czarnym, Misterioza. Tam była ta nuta jeżyny. Myślę, że bardzo ładnie wybrzmiewa jeżyna w perfumach Parisienne w Saint Laurent. 2009 rok, Amouage Jubilation Men, co ciekawe, 2008 rok w męskich perfumach jeżynne. Calvin Klein CK1 Shock, to taka wersja, tam pamiętam była też biała czekolada. Daisy Forever, chyba w ogóle linia Daisy nieraz do tego motywu sięgała. Forever Dream 2015, Sensual Jill, akurat ją mam. To Wam od razu pokażę i flakonik, i kartonik. Sensual Jill, L'Artisan Mur and Musk, wspomniany. Jean Lanvin, perfumy Jean, 2008 rok. I Marie Elixir marki Avon, 2015 rok. Gucci Guilty Absolue, 2018. Daisy Dream 2014, Bulgari Rose de Saint-Tiel. Chcę Wam pokazać taką ciekawostkę, flakon perfum Nubia. Po prostu powiem szczerze, dostałam od kogoś i ktoś mi te, po prostu wysłał te perfumy. To jest wersja Ruby i jest wersja Violet z 2011 roku. Powiem Wam, to są ciekawe perfumy. Marki nie znam, ale zrobili perfumy, które nikogo i niczego nie naśladują. I to by było na tyle tego, co sobie tu wypisałam, przygotowałam w notatkach, ale takim najważniejszym jeżynowcem to oczywiście jest Ametyst od Lalique. Ten Ametyst od Lalique to jest naprawdę linia niezwykle ciekawa. Właśnie nawet specjalnie na potrzeby filmu czekałam, więc kupiłam sobie na początek tylko Ametyst zwykły, bo miałam jakiś czas temu odlewkę, dostałam od kogoś kilka i z tych kilku odlewek tylko Ametyst zużyłam, więc wiedziałam, że okej, będzie się sprawdzał na co dzień, więc kupiłam sobie wersję podstawową. Może na razie pokażę kartoniki tradycyjnie, ja otwieram od dołu, czyli tak, wersja podstawowa. Tutaj jest po prostu zakodowany ten motyw jeżyny i kolców, który z kolei dla Lalique, który jest znanym producentem i kultowym wyrobów, no, takich artystycznych, było na linii do łazienki, jakiegoś takiego szkła ozdobnego. Oczywiście to jest początek tamtego wieku, albo przełom nawet wieków. No i wersja klat. Więc tu mam te flakoniki i po kolei wersja podstawowa. To chcę Wam pokazać. Więc ona rzeczywiście pachnie jeżynką, tak jak tylko jeżynka może być jeżynkowa. No i chcę Wam pokazać na wersję eklat. Ona się różni. Tutaj te motywy jeżynowe są na takim srebrnym refleksie wykorzystane i tam jest piwonia gdzieś zapleciona w te jeżyny. No i nabytek ostatni, jeszcze ciekawszy flakon, wersja Exquise. Ciągle przekręcam, ale będę się poprawiała. Tu macie te dwie, może tak teraz będzie widać, bo ostatnio pokazywałam. I każdy jest inny, każdy do czegoś innego nawiązuje. Tak mnie ta linia zafrapowała i jeszcze do tego była w przyzwoitej cenie, więc czy zrobię takie porównanie w formie osobnego filmu? Na razie powiem Wam tylko tyle. 2007 rok, to jest ta wersja podstawowa, perfumy zrobiła Nick Menardo i tam jest jeżyna, tam jest czarna porzeczka, tam są borówki, jest Ilang Ilang, jest też piwonia. Taka kompozycja, powiedziałabym, rzeźka. I te podobno mają być najbardziej wyczuwalne. Kompozycja eklat jest właśnie malinowo-piwoniowa i to się czuje, ona się różni, a jednak gdzieś ta jeżyna, jak już się wydaje, że ten zapach jest zupełnie inny, to gdzieś tam się wybija. I ta trzecia kompozycja, jeszcze Wam powiem, jaki to jest rok. Pierwsza wersja to była 2007, tu 2014, czyli 7 lat później, dalej Natalie Lorson, a ta ostatnia wersja, która tak wybrzmiewa bardzo, bardzo współcześnie, jest wersją, gdzie nie ma wskazanego autora zapachu. I tutaj ma wybrzmiewać poza jeżyną akord orchidei, malina, ale wydaje mi się, że coś tu nowego jeszcze pobrzmiewa, takiego nowoczesnego. Ja poszukam jeszcze w internetach, bo co ciekawe właśnie nie można za dużo informacji o tym znaleźć, ale to są takie współcześnie najbardziej jeżynowe perfumy, jakie można znaleźć, szczególnie ta wersja podstawowa. To było na tyle mojej opowieści. Jeśli znacie któreś z tych perfum albo znacie jakieś perfumy jeżynowe, których ja nie wymieniłam, na których warto zwrócić uwagę, to bardzo proszę o komentarz. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!